24 listopada o godzinie 12 w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zorganizowano pierwszą z cyklu wideokonferencji w ramach współpracy ATH z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie. Organizatorem wideokonferencji było Centrum Innowacji i Transferu Technologii Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Temat wideokonferencji brzmiał: metoda magnetycznej pamięci metalu między teorią a praktyką, rozwój innowacji i nowoczesnych technologii na pograniczu polsko-czeskim w ramach transgranicznego panelu edukacyjnego Innowacje, wdrożenia, nowe techniki. Dzisiejsze spotkanie było pierwszym z zaplanowanego cyklu wideokonferencji polegających na prowadzeniu wykładów za pośrednictwem szybkich łączy internetowych pomiędzy Bielską Uczelnią a partnerami zagranicznymi. Na uczelni, a szczególnie tutaj na uczelniach naszych, jest to nowość. Jest to nowość dlatego, że pod kątem i naukowym, i dydaktycznym szczególnie studenci korzystają z osiągnięć i wiedzy nie tylko naszych specjalistów, ale przecież na następny raz będzie wykład czeski, będzie słowacki, będzie może niemiecki, francuski, a niewykluczone, że może i poza ocean sięgniemy. W dzisiejszym otwarciu cyklu wideokonferencji uczestniczyli po polskiej stronie łącza internetowego rektor ATH profesor Ryszard Barcik, prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult i senator Rzeczpospolitej Polskiej Rafał Muchacki, a po drugiej stronie Anna Olszewska, konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrawie. Jest to dla mnie osobiście przekroczenie pewnej bariery, bowiem patrzenie na obraz i widzenie wszystkich po drugiej stronie w odległości chyba bardzo dużej jak na taką konferencję, bowiem w innym państwie jest też radością. Zdaniem otwierającego spotkanie rektora ATH, dzisiejsza wideokonferencja rozpoczyna kolejny nowy rozdział w historii Akademii, a przed studentami otwiera zupełnie nowe możliwości. Zaplanowana jest w tej chwili na co tydzień wideokonferencja, a być może, że to przyjdzie do codziennego użytku, jak gdyby po pewnym czasie, gdzie będziemy korzystać z wykładów, czy ćwiczeń, warsztatów prowadzonych, czy w laboratoriach innych, gdzie będzie można zobaczyć nowoczesne osiągnięcia uczelni czeskich, słowackich, zachodnich, niemieckich itd. Już jutro na ATH kolejna wideokonferencja. Tym razem będzie to pierwsza międzyuczelniana konferencja Inżynier XXI wieku, której organizatorem będzie koło naukowe Inżynier na miarę XXI wieku działające na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki ATH.